Cześć, witajcie. Moje wideo przygotowałam dla Was tutaj jako przykład, jak zrobić taką stójeczkę zamiast na przykład kołnierzyka, czy na ogół robimy może nie tyle kołnierzyk w sweterkach rozpinanych, ale robimy tutaj wzór ściągaczowy, całkiem normalny wzór ściągaczowy. Ja tutaj przygotowałam dla Was przykład, jak zrobić taką stójeczkę. Tą stójkę możecie zrobić albo wyższą, albo taką, wydaje mi się, że to już jest ta odpowiednia, już cieńsza chyba nie mogłaby być. Ja to robiłam trójkami i tutaj mamy około 1,5 cm, a więc to jest taka ta stójka, która no najbardziej by odpowiadała na wszystkie sweterki robione reglanem od góry. Jak robić reglanem sweterki rozpinane? Jak obliczać ilość oczek, które narzucać? Postawię Wam na dole pod tym wideo, możecie tam kliknąć, postawię Wam link, gdzie klikniecie, otworzy Wam się ta strona, gdzie możecie sobie obliczać i zobaczyć, jak to robić. Ja tutaj tylko daję Wam, tu robiłam chyba z 95 oczek, to jest dosyć duże, ale to tak jak powiedziałam, to na takiego wielkiego człowieka by było, ale to tylko zrobiłam dlatego z takiej dużej ilości, ponieważ to jest jako przykład dla Was. Z tego już nic nie będzie. Ja teraz z Wami będę robiła z mniejszą ilością oczek, nie wiem, chyba 40 nabrałam na druty i będziemy przerabiali, pokażę Wam, jak zrobić ten odstęp pomiędzy tą stójką, a już gładkim wzorem, gdzie zaczniecie już wrabiać swój reglan i tak dalej. Tutaj są lewe oczka, które specjalnie są zrobione, żeby oddzielić te dwie części, żeby to tak ładniej wyglądało. Możecie później robić oczywiście z tymi skróconymi rzędami tutaj ten tył do Waszego sweterka rozpinanego. To również znajdziecie, jak obliczać to wszystko, jak to robić, znajdziecie na moim wideo. Ja nie jestem w stanie, powtarzam to już tysięczny raz chyba, niektórym może się już to znudziło, mi też to znudziło się, to gadanie, uwierzcie mi, nie jestem w stanie Wam obliczać tego. Ja staram się robić różne, przeróżne wideo, przede wszystkim, powtarzam to już też któryś raz, przede wszystkim dla początkujących, ze wzorami i wideo, w których pokazuję, jak robić reglan, czy jak obliczać i tak dalej, i tak dalej, ale nie jestem w stanie obliczać dla Was tych oczek, bo są różne wełny, są różne druty i każdy inaczej robi. Ja tutaj już nabrałam odpowiednią ilość oczek, którą chcę z Wami przerobić, którą według tych oczek chcę Wam pokazać, jak to zrobić i tak dalej. I po narzuceniu oczek narzucacie tą ilość oczek, ile potrzebujecie na obwód szyi. Przerabiacie po narzuceniu oczek, przerabiacie jeden rząd, same oczka prawe. Tylko, że te oczka, które narzucicie na drut, narzucacie jakąś, obojętnie jaką, byleby była w tym samej mniej więcej grubości, który będzie Wasz główny kolor, żeby to, które tutaj narzucicie i przerobicie jeden rząd samymi prawymi oczkami, żeby było w innym kolorze, żeby to później połączyć te części. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Ja przerobiłam ten jeden rząd po narzuceniu oczek, chyba mam 35 albo 40 oczek na drucie, to jest w tym wypadku nieważne. Już nie potrzebuję tego żółtego tutaj, a więc to obcinam i odkładam. Nie biorę tego, ponieważ to mi się później kręci. Moim głównym kolorem teraz będzie ten, jak ja to nazywam, baby różowe. Jest bawełna,
podkładamy i przerabiamy. Czekajcie, ja może wezmę. Pomimo tego, że nam tutaj oczka schodzą z drutu jako lewe, my teraz tą naszą główną farbą, tą naszym głównym kolorem przerabiamy wszystkie oczka na prawo. To znaczy kładziemy tą włóczkę za drutami. Ja przyjdę troszeczkę bliżej do Was może. I to pierwsze oczko w tym wypadku nie robimy jako brzegowe, tylko przerabiamy je na prawo, wbijając się pod przednią ściankę. To jest wtedy bardziej zabezpieczone, można powiedzieć. Przyciągacie troszeczkę, temu się nic nie stanie. I następnie wszystkie Wasze oczka przerabiacie już Waszym głównym kolorem, przerabiacie na prawo. Do końca wszystkie oczka na prawo. W ten sposób. I w ten sposób przerabiacie taką ilość rzędów, jaką wysoką chcecie mieć stójkę. Dodam do tego, że jeżeli weźmiecie 10, przykładowo 10 rzędów, 10 nie może być, muszą być rzędy nieparzyste, liczba musi być nieparzysta, to Wam w trakcie robienia też powiem dlaczego. Powiedzmy, mamy 11 rzędów, w 12 rzędzie będziemy już już łączyć te części, jeden kolor i drugi kolor, tak, nie części, tylko kolory. Już Wam, poczekajcie, ja dorobię to do końca, bo zacznę Wam kręcić i mieszać i już mi się też zaczyna mieszać. W każdym bądź razie tutaj tym głównym kolorem przerabiam do końca same prawe oczka, oczko brzegowe przerabiam na lewo. W ten sposób. Odwracacie robótkę. I zobaczcie, jesteśmy w sumie na prawej stronie, bo tutaj zaczynaliśmy, ale oczka nam schodzą z drutu jako lewe. I tak też przerabiamy. Przerabiacie tyle rzędów, żeby później ta stójka, bo to jest złożone tutaj, to jest, może ja na tym przykładzie, który robiłam na niemieckim kanale, Wam pokażę. To może będzie lepiej widoczne. Czekajcie. Ja to mogę rozdwoić. Zobaczcie, to jest złożone. To było robione z 9 rzędów, ale później te dwa kolory łączycie, musicie połączyć te oczka ze sobą. Dlatego musicie zrobić tyle rzędów, żebyście, ja to powiem tak po chłopsku, wylądowali znowu na Waszej lewej stronie. Żeby Wam tutaj schodziły z drutu lewe oczka. I dopiero później będziemy to zawinięcie robili. A więc przerabiacie tyle rzędów, to zależy teraz w tej chwili tylko i wyłącznie od Was, jak wysoka ma być ta stójka. Jeżeli chcecie ją bardzo wysoką, no to musicie o wiele więcej tych rzędów przerobić. Jeżeli ma być cieniutka, ja przerobię w tym wypadku, przerobię 9 rzędów, bo tak samo tam przerabiałam i tak samo tu przerobię. To znaczy w tej chwili robię kolejny rząd, same lewe oczka do końca. Ostatnie oczko jest oczko brzegowe, które przerabiam również na lewo. Odwracam robótkę, robię trzeci rząd, same oczka prawe. Odwracam robótkę, zdejmuję pierwsze oczko, jest oczko brzegowe. Robię znowu do końca same oczka prawe. Znowu same lewe, prawe i tak długo, aż osiągniecie tą wysokość. Tylko pamiętajcie, że później to jest złożone. To nie patrzcie na to, że 9 rzędów czy 15 rzędów będzie tyle i tyle centymetrów. Wy musicie to później na pół złożyć. A więc to się zmniejszy ta stójka. Ja przerobię teraz 9 rzędów i później spotkamy się znowu.
Wiecie co, ja zrobiłam tylko 7 rzędów, bo to w zasadzie nie ma znaczenia. Tu tylko chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to robić, tą stójkę. Bo głupotą by było, żebym teraz robiła 15 czy 25 rzędów do góry, jak i tak Wam pokażę w sumie to samo, co Wam pokazywać chcę teraz przy 15 rzędach. Przepraszam, przy 7 rzędach. A więc jesteśmy, wylądować musimy na lewej stronie. Musimy wylądować na stronie, gdzie są lewe oczka. I teraz musimy, dlaczego Wam powiedziałam, że pamiętajcie o tym, że to będzie złożone. Dlatego, jeżeli chcecie mieć większą tą stójkę, to oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że później będziecie to składać. Jesteśmy na lewej stronie i pierwsze oczko zdejmujemy. Teraz z tego, gdzie nabieraliśmy te, łączyliśmy te oczka, czy te kolory, tak lepiej powiedzmy, gdzie łączyliśmy kolory, u mnie w moim wypadku ten żółty z tym różowym. Dlatego musicie, dobrze jest, jeżeli macie dwa kolory. Jeden trochę ciemniejszy, jeden jaśniejszy, bo wtedy jest lepiej widoczne to, gdzie musicie podebrać nić. Lewym drutem, pierwsze oczko zdjęliśmy, lewym drutem podbieramy, czekajcie, tu jest ta pierwsza. Podbieramy pierwsze oczko i przerabiamy to pierwsze oczko na prawo. Oczka, które są na lewym drucie, będziemy przerabiać cały ten czas, ten cały rząd na lewo. Natomiast te, które tu podbieramy, będziemy przerabiać na prawo. I znowu lewe oczko. Znowu tutaj, poczekajcie, podbieramy. Zobaczcie, to jest tutaj bardzo fajnie widoczne z tymi kolorami i przerabiamy na prawo. I znowu z lewego drutu oczko na lewo przerobić. Tu podbieramy. Czekajcie, znowu. Chcę, żebyście to jak najlepiej widzieli. Znowu wbijamy się lewym drutem pod to oczko, które tutaj jest, różowe, i przerabiamy je na prawo. Kolejne oczko z drutu lewego przerabiamy na lewo. I znowu tu wbijamy się pod to oczko, widzicie, lewym drutem wbijamy się pod to oczko i przerabiamy je na prawo. Oczko z drutu lewego przerabiamy na lewo. I tak dalej, do końca. Popatrzcie, one są tutaj naprawdę bardzo fajnie widoczne. To jest wszystko, to są wszystkie oczka, które musicie podebrać lewym drutem i później przerobić na prawo. Widzicie, w ten sposób. Kolejne oczko jest oczkiem lewym i znowu podbieracie, przerabiacie na prawo, kolejne z lewego drutu na lewo. Powstaje Wam już karczek. Karczek czy stójka, jak kto woli. Widzicie? Tu już się robi malutka stójeczka. Mała, ponieważ ja robiłam tylko 7 rzędów. Prawe, z lewego drutu na lewo. To oczko podebrane na prawo, to z lewego na lewe. Zobaczcie, to idzie szybciutko. To nie ma z tym żadnego. I to jest nawet widoczne. Popatrzcie, to oczko jest tutaj naciągnięte. To już jest zrobione, a to następne jest mocno tutaj. Dopiero teraz to wyciągacie. To jest bardzo proste. W ten sposób robicie
waszą stójkę. I tak do końca rzędu, aż dojdziecie do końca, do ostatniego oczka. Jeżeli przerobiliście to w ten sposób, tak jak wam pokazałam, popatrzcie, to został wam tutaj ten wałek, który trzeba po prostu wypruć albo obciąć. Obciąć bardzo delikatnie, żeby nie zahaczyć oczywiście tej włóczki głównej, tego koloru głównego. Dlatego starajcie się to robić jak najbardziej delikatnie i nie musicie tego od razu robić, ale to jest już to, co nam nie jest już dalej potrzebne. Uważajcie, żeby nie skaleczyć, nie rozciąć tej głównej włóczki. W ten sposób to rozpruwacie aż do końca. I jak widzicie, jeżeli zrobiliście wszystko tak, jak wam pokazałam do tej pory, to widzicie, że liczba oczek wam się podwoiła. Macie w tej chwili więcej oczek na drutach i trzeba je oczywiście teraz rozdzielić jakoś. Ja na to mówię listwy na dziurki w sweterku rozpinanym, zostawię po 10 oczek. To jest takie prawie w każdym jednym rozpinanym, jeżeli macie bardzo wielkie guziki, no to wiadomo, że musicie to obliczyć sobie tak, żeby te guziki wam tam pasowały. Rozpoczynamy nasz rząd, gdzie będziemy robili naszą tą listwę na guziki. Pierwsze oczko zdejmujemy, drugie oczko, popatrzcie, jest lewe i takie też przerabiam. Jeżeli chcecie robić ryżowym wzorem, możecie robić ryżowym. Jeżeli znacie jakiś jeszcze inny wzór, to możecie robić innym wzorem. Ja po prostu tutaj robię tak, jak one mi tutaj schodzą z drutu, to znaczy 1 na 1. 2, 4, 6, 8, 9 i 10 jest lewe. Zostawiam, pomimo tego, że się podwoiła ilość oczek, zostawiam tutaj tych 10 oczek. Te oczka będę zbierała. Teraz chciałabym wam powiedzieć, u mnie tutaj z drutu schodzą oczka prawe, a kolejne lewe. Muszę je przerobić razem. Jeżeli one schodzą mi tutaj, jako pierwsze jest na lewym drucie oczko prawe, a drugie jest oczko lewe, to przerabiam je pod tylnią ściankę, wbijając się. Jeżeli by było na odwrót, jako pierwsze lewe, a drugie prawe, to bym wbijała się pod przednie ich ścianki i wyciągała włóczkę. To jest tylko taki mały tryk, że one później ładniej wyglądają, ładniej leżą. A więc wbijam się, ponieważ mam pierwsze prawe, to wbijam się pod tylnią ściankę. I znowu dwa razem. I tak dalej, aż do końca. To znaczy, przerabiam teraz tak długo, aż będę miała 10 ostatnich oczek i te 10 ostatnich oczek jest na drugą część, na tą, jak ja to nazywam, listwę, żeby zrobić otwory na przykład na guziki, czy żeby guzik przyszyć. To zależy, czy robicie dla chłopczyka, czy dla dziewczynki. W ten sposób przerabiam po dwa oczka razem. Aż do momentu, kiedy zostanie mi 10 oczek na lewym drucie i postawię marker. Zobaczcie, mam nieparzystą liczbę oczek na drucie, a więc tutaj mam, poczekajcie, czy ja wam 2, 4, 6, 8,
10, tak. 2, 4, 6, 8, 10 zostaje na... tutaj mam ostatnie dwa oczka razem, prawe i lewe. I zostaje jedno oczko prawe, nie do pary, a więc przerabiam je jako jedno na prawo. To nie ma żadnego znaczenia. Kładę mój marker, popatrzcie, i przerabiam mój wzór ściągaczowy. Jedno prawe, jedno lewe. Ja rozpoczęłam od lewego i w ten sposób przerabiacie ten rząd. Przerabiacie do końca waszym ściągaczem czy ryżowym wzorem, tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie chcecie od tego momentu zaczynać robić otworu na guziczek. Jeżeli chcecie troszeczkę dalej to zrobić, że tutaj ta część, popatrzcie, będzie troszeczkę, tu jest ten otworek u mnie. Jeżeli chcecie, żeby ta część tutaj tej stójki troszeczkę wyżej była bez guzika, no to przerabiacie jeszcze tutaj do końca tym wzorem ryżowym czy ściągaczowym. Odwracacie robótkę, robicie to, co ja będę Wam teraz pokazywała za chwilę w tym kolejnym rzędzie. Tu znowu jedziecie do tego momentu i robicie dziurkę. To zależy też również od tego, pamiętajcie, z której strony ta dziurka ma być. Ja tą dziurkę już tutaj zrobię. Przerobiłam trzy oczka, to znaczy lewe, prawe, lewe. Teraz kolejne dwa oczka przerobię razem. W ten sposób. To oczko z powrotem wkładam tutaj na ten lewy drut i jeszcze raz, dwa razy. Zrobiłam dziurkę. Ja zrobiłam tą dziurkę tylko z dwóch oczek na malutki guziczek. Jeżeli Wy potrzebujecie większy, no to robicie jeszcze raz na przykład. Wtedy tutaj u mnie jest już lewe oczko, prawe, lewe i oczko brzegowe. Odwracam tą robótkę znowu i teraz popatrzcie, musicie dobrać znowu oczka, a więc oczko brzegowe, jedno prawe, jedno lewe u mnie, jedno prawe, jedno lewe i teraz te dwa oczka, które zdjęliśmy w poprzednim rzędzie na ten otworek na guzik, dobieramy, robicie pętelkę i zaciągacie, pętelkę i zaciągacie. I to wszystko, ponieważ ja tylko dwa oczka zrobiłam, zamknęłam. I znowu mam 10 oczek. I teraz popatrzcie, w tym rzędzie tutaj oczka nam schodzą z drutu jako lewe. Jesteśmy po lewej stronie naszej robótki. Pomimo tego, że one tu schodzą z drutu jako lewe, robimy wszystkie oczka do kolejnego markiera, robimy na prawo. To jest ten taki odstęp, który tutaj jest widoczny, popatrzcie, który tak ładnie później wygląda. To tak wygląda, jakby ten karczyk tutaj, ta stójeczka była doszyta. Czyściutko, elegancko doszyta. Nie musicie tego robić. Możecie od razu gładko samymi prawymi oczkami dalej jechać. Obliczyliście już sobie swój reglan na przykład i już robicie sobie reglan dalej. Już jest Wasza stójka gotowa. Ja robię ten taki odstęp i dlatego tutaj robię wszystkie oczka prawe. Ja po prostu to robię dlatego, żeby też dojechać do momentu znowu, gdzie robiliśmy ten otworek na guzik, żeby Wam po prostu pokazać, jak te oczka tam później przerobić. One muszą być przerobione tak, żeby znowu Wam wyszły całkiem normalnie, żeby Wam wyszedł wzór ściągaczowy. Następnie robicie rzędy, oczywiście tak jak Wasz reglan macie robić, robicie wszystko dalej, tą listwę na otworki, na guziki,
przerabiacie, robicie sobie, znaczy planujecie sobie, ile rzędów macie przerobić, żeby zrobić kolejny otwór na guziczek. W jakiej odległości ma być jeden guzik od drugiego, czy dziurka jedna od drugiej. To musicie sobie zaplanować i najlepiej na kartce zawsze sobie piszcie, że jesteście w piątym rzędzie kolejna dziurka i tak dalej, i tak dalej. To jest też troszeczkę ważne, ponieważ nie będziecie mieli później tego takiego chaosu w tej listwie, że jeden guzik macie wyżej, drugi niżej. Także to... Na to też zwróćcie uwagę. Ja proponowałabym Wam już od tego rzędu na przykład, jeżeli robicie ten reglan, to od tego rzędu już zacząć sobie markiery stawiać na reglan. Popatrzcie, tutaj zeszły mi te oczka z drutu jako lewe, widzicie? I teraz ja je już będę przerabiała na prawo. Będę przerabiała na prawo każdy jeden prawy rząd. To znaczy następnie, jak odwrócę znowu tą robótkę, jak dojadę do końca, odwrócę robótkę, to będę robiła oczywiście te listwy guzikowe moim ściągaczowym wzorem przykładowo, a tutaj po środku lewymi oczkami na reglan, na przykład robicie prawe oczko reglana, to robicie na prawo, na lewej stronie też może być na lewo. To już wszystko w tej chwili zależy tylko i wyłącznie od Waszej fantazji. Ja Wam nie mogę nic narzucać, ja z Wami przejadę tutaj do końca tego rzędu, do momentu, gdzie narzuciliśmy te dwa oczka i wtedy zakończymy tą robótkę. Jeszcze raz szybciutko powtarzam, pamiętajcie, żeby obliczyć sobie dokładnie obwód głowy. Ja dużo ludzi robi w ten sposób, że mierzą obwód szyi, ja mierzę obwód głowy i wtedy obliczam. Tak się nauczyłam i popatrzcie, jestem za markierem, lewe, prawe, lewe. Tu są oczka nabrane, pierwsze jest prawe. Wbijcie się pod przednią ściankę, jeżeli nabieraliście tak jak ja. Wyciągnijcie, trochę zaciągnijcie. Kolejne oczko, lewe. Zaciągnijcie trochę mocniej. Prawe, lewe, prawe, lewe i brzegowe. Widzicie, całkiem ładnie mi zeszło z drutu. Tak jak powinno, to znaczy mam dziureczkę na mały guzik i dalej mój ściągaczowy wzór idzie tak, jak powinien iść według wzoru. To wszystko, moi kochani. Jak widzicie, jest to bardzo, bardzo proste, a wygląda dosyć fajnie. Mi osobiście takie coś bardzo się podoba, z takim właśnie zakończeniem czy rozpoczęciem sweterka rozpinanego. Co z tym zrobicie, to już tylko i wyłącznie zależy od Was. Ja pokazałam, podzieliłam się z Wami moją wiedzą, tym jak się nauczyłam, a co Wy z tego zrobicie, to już tylko i wyłącznie zależy od Was. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo, które będę przygotowywała dla Was. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!